Astena, więc gracze Ajaxu w rywalizacji z Willem Twey Tilburg. Zaczęło się to wszystko już w drugiej minucie. Gol Argentyńczyka Dario Cvitanicia. To jest ósme trafienie tego piłkarza w tym sezonie. Minęło 8 minut, a mieliśmy bramkę numer 2. Urugwajczyk Suarez dośrodkował, tutaj zupełnie niepilnowany Enoch, Kameruńczyk, na 2-0 dla drużyny z Amsterdamu, która jeszcze oczywiście wierzy w tytuł wicemistrza kraju. Na 3-0 w 20 minucie Dario Cvitanić, dla niego to druga bramka w tym meczu i 9 w sezonie. W 35 minucie Gregory Van der Wiel został sfaulowany przez Kikiego Musampę. Gola strzelił Luis Suarez dla Urugwajczyka. To już bramka numer 18. A jeszcze przed przerwą Urbi Emanuelson. Lewy obrońca, lewy pomocnik, czasami też defensywny, na 5-0 dla drużyny gospodarzy. Po przerwie już takiego ostrego strzelania nie było, ale były jeszcze kolejne bramki, które strzelał Urugwajczyk Suarez. To gol numer 2 tego piłkarza w tym meczu, a numer 19 w sezonie. Strzelił jeszcze jedną bramkę w 82 minucie z rzutu karnego. Tutaj czerwona kartka dla Angelo Marty. No i w tej chwili traci już tylko jednego gola do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Elam Dawiego z AZ Alkmaar. Ajax 7, Willem Twey